Wojciech Figurski, szkoleniowiec jeziora Kaiława. No panie trenerze, dziś pierwszy trening. Jak tutaj sytuacja kadrowa wygląda? Widzę sporo młodzieży. No, w dniu dzisiejszym mam do dyspozycji 18 zawodników. Kilka nowych twarzy, zwłaszcza młodzieży, czy to z naszych grup, z juniora starszego, czy też młodzież od Tomka Zekierskiego z mojego jezioraka, której będę się teraz bacznie przyglądał, także na pewno będą jakieś zmiany w zespole, bo na dzień dzisiejszy nie będzie z nami Łukasza Schockiego, który podjął decyzję o rezygnacji z gry w naszym klubie. Łukasz Święty i Patryk Czarnota przybywają na testach w klubach trzecioligowych, natomiast no, myślę, że będzie nas wystarczająca ilość i jakość, bo dzisiaj też nie ma i Jacka Malanowskiego i Daniela Madeja, których zatrzymały obowiązki służbowe, tak samo drobne kłopoty zdrowotne miał Dawid Kowalski i Michał Foj, także myślę, że z biegiem czasu będzie nas coraz więcej, tak żebyśmy mogli się optymalnie przygotować do sezonu. Jak będzie wyglądał ten mikrocykl w tym tygodniu? No, w tym tygodniu trenujemy, jak i w następnym, trzy razy w tygodniu, natomiast później przechodzimy na cykl czterech treningów w tygodniu plus piąty mecz sparingowy i tutaj ten pierwszy miesiąc będzie no, myślę, że dosyć intensywny dla zawodników, ale wierzę, że podołają tym wszystkim wymaganiom, tak, żebyśmy na wiosnę byli jeszcze mocniejsi. Panie trenerze, pierwsi trzej sparing partnerzy to? Pierwszy sparing gramy z Huraganem Morąg 25 stycznia. Kolejną grę mieliśmy mieć z Sokołem Olsztyn, natomiast no, Sokół zmienił nieco termin swojego obozu i kolidował on by im z naszym meczem i w tym dniu sparingu albo nie będzie, albo no, postaram się znaleźć inny zespół w zastępstwie. Natomiast no, będzie to trochę ciężko, bo było trochę późno się dowiedziałem o tej zmianie Sokoła Olsztyn. Później gramy z MKS-em Mława na wyjeździe u siebie z Pomezaniem Malbork w połowie lutego. Panie trenerze, mam jeszcze takie jedno pytanie, już właściwie końcowe z mojej strony. Czy było dzisiaj jakieś ważenie, czy pan przyglądał się bacznie zawodnikom, no wiadomo, po tym okresie świąteczno-noworocznym, co niektórzy mogli przytyć? Ja akurat ufam swoim zawodnikom i każdy wiedział doskonale z nich, co ma robić, także akurat dzisiaj ważenia nie było, ale z tego co widzę, każdy jest w przyzwoitej formie, także tak jak powiedziałem, gdzieś nasza współpraca opiera się też na dużym zaufaniu. Ja miałem kontakt z chłopakami, wiedziałem co robią, także myślę, że mają wszyscy z nich sylwetki sportowe, tak jakie mieli na koniec rundy jesiennej. Dzisiaj mamy dużo młodzieży, czy można z imienia i nazwiska wymienić tych zawodników? No, mamy dużo dzisiaj zawodników młodzieżowych, jakbym zamiast zaczął wymieniać, to byśmy trochę pewnie zmarzli, także na razie niech oni się skupią na treningu, a czy będą z nami na stałe, czy nie, to w dużej mierze od nich zależy, także na razie dajmy im spokojnie pracować, trenować, niech się wykażą póki co na boisku, a później będziemy o nich mówić, bo czasami gdzieś za dużo, za często mówimy o tej młodzieży w wywiadach, gdzieś oni później za szybko wierzą w swoją wielkość i to nie zawsze później te ich podejście jest takie, jakiego byśmy oczekiwali. Rozgrywki zaczynamy 28 marca meczem z Mazurem Ełk. Troszkę jest jeszcze czasu. Ile rozegramy sparingów? Zaplanowanych było 8 sparingów, tak jak powiedziałem, gdzieś ten sparing z Sokołem Ostróda jest odwołany i postaram się coś znaleźć, także na pewno zagramy 7 gier kontrolnych, a myślę, że to będzie wystarczająca ilość do tego, żeby być należycie przygotowanym do pierwszego meczu właśnie w Ełku. No to życzymy powodzenia, a także zdrowia wszystkich zawodników, w tym Dawida Kowalskiego, Michała Foja i życzymy samych sukcesów. Dziękuję bardzo.